Dalej, proszę bardzo. A nie, pasuje. Dzień dobry. Dzień dobry w kolejnym odcinku. I komu będzie lepiej pasował? Maciej zabrał biały. Nie będzie podśmiechówek. Natalii lepiej pasuje. Pani otworzy drzwi. Dziękuję. W bieli. Dobra, rozpoczynamy dzisiejszy odcinek, ruszamy na trening, za chwileczkę jesteśmy na spotkaniu z Marcinem. Starsza bramowa. No i są na siłowni. Zobaczymy, jak dzisiaj nam się uda, jak nam pójdzie to wszystko. Proszę bardzo, zielona linia. Proszę bardzo, tu nawet na siłowni, to mnie też zastanawia. To można zupki kupić i czasami jak się ćwiczy, to czuć jak ktoś sobie zupkę je. No. Chipsy, ale energetyki, wszystkie co możliwe, nie? No i dobra, to kończymy. Bye. Okun. Także kończymy sobie teraz nasze pajacyki. Pink Panther siada do tyłu. Ja przeskakuję do przodu. Okej, okay, dobra. Także ruszamy na śniadanie. Śliw. No i jesteśmy. A teraz będzie najważniejsze pytanie. Czy jeszcze mają bajsa czy róg, czy mają jeszcze jedzonko, bo jesteśmy dosyć spóźnieni. Zobaczymy, czy wszystko jeszcze jest. Hello. Tak, tutaj. No i dobrze. Robimy zakupy tutaj. Proszę uprzejmie. Znamy ten kanał z tych numerów. Ale co tutaj zauważyli? Mięso, mięso, mięsem, czy tam krew. Ale tutaj macie te mrówki. Kwaskowe. Mrówki kwaskowe. Marcin mówi, że jak sobie pokrywki nie położy na zupie, to też ma mrówki w zupie, ale... Różne cuda tu można kupić. Nawet kwiaty. Proszę, proszę. Kwiaciarnia, rybny, mięsny, warzywniak, żabka. No tak, można lubić panią warzywko, ale no nie wszystko można u niej dostać. Mimo, że jest wszystko ok u niej, ale część jednak trzeba podjechać do sklepu, no bo no nie wszystko u pani warzywko jest. Także zaraz wracam i zaczynam się zabierać za zabitki. Będzie się dziać. No i sytuacja jest taka. Zrobiłem bitki w sosie musztardowym. Tutaj są warzywka. Gotowane. Co tam hałasuje? Kto tam hałasuje? Tam hałasuje Natalia. Właśnie przygotowuje jedzenie dla śmiecha, żeby chłopak się najadł. Bo tu trzeba zrobić miksturę, bo inaczej po prostu no nie wchodzi mu to jedzenie. Także musimy przygotować to w odpowiedni sposób. I co? No i Marcin idzie sobie na meczyk, proszę bardzo. A kamerdyner będzie przyjmować jego gości. No. No i tak to wygląda. Także jadę, bo kolejni goście, czy gość zjawia się u Marcina, a no, Marcina w tej chwili nie ma, nie jest w stanie się po prostu rozłożyć na dwie części. No i robota spadła na mnie. Także ja już miejsce swoje tam mam. Kto wie, to wie, także sobie za chwilę się tam pojawię. Ale jeszcze będzie moment, to wpadnę do śmiecha. Właśnie tam się szykuje dla niego. Ta-da-ta-da. Mikstura. Ok. Gorąco dzisiaj, strasznie gorąco. O, dzień dobry. My już dawno po siłowni, po śniadaniu. Maciej zrobił obiad. Specjalnie zamówienie bitki. Już jesteśmy po obiedzie. Maciej pojechał do pracy. Będzie dzisiaj wykonywał służbę kamerdynerską na Marcinkowie. Marcin
Marcin musiał w pilnej sprawie pojechać i spotkać się z jedną osobą, więc Maciej po prostu będzie musiał ten obsłużyć jednego przybysza z Polski i no i co, i będzie musiał go tam troszeczkę no obsłużyć, pokazać pokój, wszystko, ulokować go w pokoju. No i nie wiem, jak długo będzie ta praca trwała, ale ja zaraz wybywam z domu, jadę, umówiłam się w ogóle z Kasią, z księżniczkową, no i z dziewczynkami, że pojedziemy w jedno miejsce i sprawdzimy bawialnię dla dziewczynek, a później wskoczymy może sobie na lody, taki babski dzień, raczej końcówka w sumie dnia, popołudnie, więc pokażę Wam, jak wygląda bawialnia, gdzie można z dziećmi spędzić fajnie czas. No co, zostańcie z nami. I dojechałyśmy do playground. Tak to wygląda. Nie jest daleko, tam z około 10 minut od naszej miejscówki, może od Kasi troszeczkę dłużej. Takie pufki dla rodziców. Można sobie tutaj siąść, proszę bardzo. Oferują kawę. Kawę, lody, super sprawa. Tu, proszę bardzo, jeszcze można się pobawić. Wow! Teraz się będziemy bawić. Kasiu, jaka cena jest? $1.50 za każde dziecko. Na godzinę czy na... Po 16. Nie, bez limitu godzin. Dobra. No, po południu, tak. A przepraszam, że... Wcześniej jest chyba 2. Aha. Wow! Super! I już nowe zabawki, proszę bardzo. Świetnie! Wow, taki domek drewniany, super, to dziewczynki będą miały ubaw, panie opiekunki są, i tutaj są, o proszę, są donaty, są ciasta, proszę, hamburgery, hot dogi, wszystko, można się bawić w sklep, a tu jest część taka bardziej domowa, kuchnia plus pralka, zmywarka. Nie no, super! Taki pokoik. Świetny. Pełno zabawek, lalki Barbie. To tutaj dziewczynki. Proszę bardzo, już kuchnia okupowana. Świetnie. Proszę coś ugotować. Mają imprezę. Kolejny pokoik z resurakami, a tutaj mogą sobie dzieci odpoczywać, pooglądać książki, no i nawet się przespać, więc moim zdaniem super miejscówka, naprawdę. No i toalety, standardowo. No i proszę bardzo, są takie osoby, które przyjeżdżają sobie tutaj na mecz, tak jak Marcin, a ja jadę przyjmować gości. Robota kamerdynera. Dobra, zasuwam szybciutko, bo już lada chwila może gość się zjawić, a nie chcielibyśmy, żeby czekał pod drzwiami. Nie za bardzo wiem, co tu się wyprawia, ale słuchajcie, jest pełno samochodów właśnie tak oznaczonych i zobaczcie tą całą kolumnę. To się tam ciągnie, a już w drugą stronę, słuchajcie, no pełno samochodów. Nie wiem, co oni tutaj, co to jest w ogóle za... Po kmersku napisane, to bym musiał się Marcina zapytać. Czekajcie, to będzie jakiś bank. No na bank to jest bank, no tak. Akleda bank. Ty ole, tego się zjechało, ja pierdolę. Chyba, że na mecz wszyscy, no. Ło, spójrzcie tam. Jakaś organizacja. No i proszę, akurat jestem w czas. Gość przyjechał, także zabieram się za swoją robotę. Poprawiam surdut i lecę przywitać się. No i jaka sytuacja? Przyjechał gość do Marcina. Gość, który już tutaj kilkukrotnie był, także doskonale zna cały temat. I między innymi odpalę, muszę tak manewrowo. I między innymi zna nasz kanał, ogląda i subskrybuje. Także on już tutaj wszystko wie.
i za chwileczkę jedziemy na mecz. Bo Marcin kupił bilety, także żeby się nie zmarnowały, to człowiek z podróży, słuchajcie, z Polski naprawdę ileś tam tysięcy przeleciane i co? A kogo my tam mamy? Kogo tu mamy? Kto tu idzie? Co to za wołowinka tu przyszła? Chodź. Ty już wiesz, że będziemy... Ty jesteś tak, ty jesteś złote dziecko, tak. Pentuszek, chodź, ja zajdę gdzieś tutaj w cieniu ci postawię. No już idziemy. Zobacz. Tak się cieszysz. No tak. Spokojnie, już się nie... Już. Ty taki jesteś zaraz, och, nerwusek. Już spokojnie. Nic się nie dzieje. Już spokojnie. Tak. No spokojnie, już. Ja widzę, że ty jesteś. Już, tylko mi nie płacz, proszę. Wszystko już jest okej. Okay. Tak. Och, tak, ty lubisz się przytulać, nie? Ty jesteś kochany, chodź. Pan ci dzisiaj nie ma. Pan cię dzisiaj jest umówiona z koleżankami, ale ja ci dam. Ty lubisz. Okej. No proszę. Dobre? No pewnie, że tak. Widzicie, na początku właśnie musi iść. Odejdzie na bok, bo on tam musi sobie schować. Tak, ale już je tą karmę, no to jest najważniejsze. Z tego najbardziej się cieszę, że wreszcie doszliśmy do ładu, co to ma być, jak tutaj tego pieska karmić, bo no nie będę ukrywał, że to lekko nie było. No i spójrzcie, jest kolejna. Tym razem sunia. Ja już tu się nie będę w te wioskowe tematy wbijać, bo tutaj jeszcze jest Krochom, który jest szefem na tej ulicy. Także no, skomplikowane tutaj są relacje. Trudno. Także Śmiechu już dostał nakarmiony, wygłaskany, wypieszczony. Uciekam dalej, lecimy na mecz. No i jak powiedzieli, tak zrobili. Jesteśmy już na stadionie. Czekamy na Marcina. Marcin ma dla nas bilety. Dla nas, czyli dla mnie i dla Andrzeja. Słuchajcie, szacun dla człowieka. Przylecieć tyle tysięcy kilometrów i jeszcze na mecz. Czego się nie robi dla Tigersów. Prosto na mecz, tak jest. Tak jest, okej, dobra. Czekamy na Marcina, zaraz Marcin się pojawi. O, tak. Słuchajcie. Co się ubrał? Co on ma za barwy? Jestem ciekaw, w której drużyny. O, czarno-niebieskie? To chyba Zawisza Bydgoszcz. Dobra, mamy konika. Panie, tanie bilety masz pan? Jeszcze poprzerywał teraz, to już w ogóle nie będziemy. Dobra. No i proszę bardzo. Jak powiedzieli, tak zrobili. Nic nie było. No dobra, nie, ogólnie pomarańczowi to są nasi Tigersy, tutaj Simrip, a Tifletowi to są Phnom Penh. Także co tam? Nie wiem, na nosze go i na bok tam. Tak, zdejmować go. I Tigersy z rzutu wolnego nic. I idzie co? Kontra? Nie. No proszę. Już. Trybuny oszalały. Co problem?
Trybuny oszalały, oszalały. O, tutaj nerwowa atmosfera. Teraz będzie symboliczna wymiana koszulek. Mam nadzieję, że nie będą się wymieniać koszulkami. Ale atmosfera na boisku była bardzo nerwowa, także no, sukces drużyny z Phnom Penh. 1-5 na wyjeździe. Po dobrym meczu należałoby coś zjeść, także sobie przyjechaliśmy do Red Apple, niedaleko Artura hotelu i proszę bardzo. Jest flaga? No dobra, tam jest też niemiecka, no ale okej. Polska też jest. I jaka historia? Zjedliśmy razem z Andrzejem. Zaprosił nas, mnie Marcina, zaprosił na lunch, późny lunch pomeczowy. Także się ugościliśmy, porozmawialiśmy, podyskutowaliśmy sobie. No i kogo tutaj spotykamy? Proszę bardzo, całe towarzystwo. Tak? Całe towarzystwo teraz. Także dziewczyny sobie tutaj zjadły lody. Się śmiały. Cisza, bo wywiozę. Także za chwileczkę będziemy uciekać chyba do domu, no bo trzeba będzie składać odcinek. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Jesteśmy w domu. No dzisiejszy dzień był taki totalnie z zaskoczenia. Nie spodziewałem się, że będę na meczu. Spontan się liczy. Spontan pamiętaj. Się liczy, tak jest. No, przypuszczam, że Andrzej też się nie spodziewał. Pozdrawiam serdecznie. Ja też. Też pozdrawiam. Miło spędzony dzień, także no fajnie się wszystko poukładało. Mimo, że drużyna niestety Tigersów przegrała, Marcin był w takim dyskomfortowej sytuacji, bo zawsze tutaj jest lojalnie nastawiony do drużyny lokalnej, czyli Siem Reap Tigers, ale tutaj przyjechał onkel i no niestety jakby stał po ich stronie, ja rozumiem, bo stoi się tutaj przy swoich. I co? I no, przegrany mecz ciężki, policja wyciągała kibica z... Czyli co? Nasi wygrali, tu, stąd. Nasi przegrali. 1-5. Dziewczyny były się pobawić, lody zakupione, także no dzisiejszy dzień ok, udany. Wszyscy dotarli, te osoby, które tutaj miały być, także wszystko się zgrało. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy odcinek, dziękujemy za łapki, komentarze i tak dalej, i tak dalej. Zapraszamy na kolejny odcinek Studio Kambodża. Już z opinii nowy. Wiemy, że nowy, z opinii wiemy, że się podoba, także zapraszamy. To są żarty, tu tłumaczę, ale dobra, nie o tym. Niech wam się darzy. Buziaki, hejka. Hej. Do zobaczenia.